Podobno mają państwo lokal o podwyższonym standardzie. Tak, podwyższony standard, że normalnie wilgoć wchodzi na ściany, normalnie nie, jak to się mówi, nie idzie żyć w tym mieszkaniu. To nie jest, jak prezes twierdzi, że był kapitalny remont. Tam nie było kapitalnego remontu robione, tylko były ściany normalnie ocieplone z jednej strony, a już za segmentem nie mam ścian ocieplonych. W przedpokoju normalnie mam wilgoć. Wszędzie wchodzi mi w kuchni wilgoć, wszędzie wilgoć jest. Jak otrzymywałem te mieszkanie, owszem, było, nie było widać tej wilgoci, ale jak się zaczęło palić w zimę, przyszła wilgoć, normalnie nie szło. Były komisje, był technik, o tym wszyscy wiedzą, ale nic do dzisiaj, nikt nic nie robi. Twierdzą, że w piwnicy były, owszem, było tam robione coś w piwnicy. Czujniki jakieś stawiali, ale te czujniki nic nie zrobią. Dopóki z tyłu nie ocieplą tego pomieszczenia, tam licząc ścianę. Słyszano państwo to mieszkanie, może próbowano jakoś? Nic, kompletnie nic nie próbowano. Normalnie czujniki mi tylko wstawili w mieszkaniu, dziury mi po kule. Co za czujniki? Czujniki sprawiali wilgoci, jaka tętność wilgoci. Państwo pleś wchodzi, tak? Normalnie jedzeniu mam pleś, wszędzie gdzie ten to mam pleś normalnie. Dziecko chory, zaczyna mi chorować też już na nogi, bo z piwnicy ciągnie, bo to jest parterowe mieszkanie, z piwnicy mi ciągnie też zimno. W zimę napalę w piecu, piec niesprawny, mieli mi teraz przestawiać piec, czekam, ponad już prawie miesiąc czasu i twierdzi, że z Duna muszą poszukać do pieca. No to jak ja mam długo czekać? Zima się zbliża, nie wiem. Jakiś lokal zastępczy proponowano? Pisałem, lokal to odpisane teraz mi, że po 3 latach mam prawo czy coś tam lokal otrzymać, ale niech mi to dadzą na piśmie, to, ale do dzisiaj nie mam to na piśmie. Z kim pan rozmawiał i jaki czynsz państwo płacą? Ja, my płacimy, tam nie jest duży czynsz, 141 zł. No to jest najniższy czynsz, bo tam jest metr, mam 35 metrów, to wychodzi metr, złotówkę za metr. No plus tam ścieki na 3 osoby, to wychodzi 141 zł. No ale nie mam żadnego zadłużenia, wszystko płacę je normalnie. Nie ma zadłużenia i staram się o inne mieszkanie, bo tam nie idzie żyć. No. No, w pokoiku też nie można palić, bo jest normalnie 20 cm od wersalki mam piec, no to jak się boję, żeby mi iskra na pościel nie. To była pani technik, stwierdziła, że mam inaczej postawić te wersalki, jak ja postawię, jak syn ma segment, przecież jakoś musi się uczyć, to gdzie ja mu to wystawię? Nie mam tam nawet pomieszczenia, żeby dziecko mieszkało w tym. Tam jest 2 metry. 2x3 pokoik. Do tego. A państwo tam mieszkają? 3 lata będzie w lutym. Skąd państwo się przeprowadzili w tamto miejsce? Z kościelnym 27. Gdzie było lepiej? Tam było lepiej, no ale to było mieszkanie. Adem sprzedało prywatnemu. Czyli dom został sprzedany, tak? Jako prywatny objął to mieszkanie i było się dobrze mieszkało, dopóki prywatny nie objął, ale jak wyszedł, to sobie zażądał 800 zł czynszu. No to jest czego? Wcześniej ile państwo płacili? 500 coś złotych. 400 chyba, niecałe było, 400 coś. A on 100% sobie podniósł, jak objął to mieszkanie w 2006. Ale jakieś udogodnienia wprowadził, remont może? Nic, kompletnie. Ubikacja na półpiętrze, do tego nic nie robił. Ja wszystko sam w to mieszkanie włożyłem kupę pieniędzy, bo ociepliłem je, to wszystko sam na swoje, jak to się mówi, za swoje pieniądze zrobiłem to mieszkanie i pokój sobie odgrodziłem, to wszystko sam, a on eksmisyjnie mnie normalnie wybalał na stamtąd, bo nie stać było mnie, żeby 800 zł płacić. No. Obecnie zajmuję mieszkanie 7 i 6, które tam sobie sam wyremontowałem, sam porobiłem i tak można mówić, zrobiłem czy tam kuchnię, czy łazienkę, czy coś. Mieli podłączyć nas do ścieków. Jest was z państwa tam sporo, prawda? I mieścicie się na tej powierzchni akurat. Co jest? Zaproponowano wam inne mieszkanie? Tak, zaproponowano mnie na Rutowicza pod 15, nie na drugim piętrze, ale mieszkanie no, niegodne życia ludzkiego nawet. Nie, można tak powiedzieć, bo 2 małe pokoiki, ciemna kuchnia, ubikacja prawdopodobnie była na korytarzu wspólna, no, gdzie jest na 6 osób, 2 dziewczyny, 2 synów mam, których naprawdę nie mogą nigdzie znaleźć pracy. Nie, no i o mnie to już nie mówiąc, bo jestem w podeszłym wieku, 60
parę lat, nie, no to nie chcą dać pracy, bo nie mam na starszego, nie. Moja tam i znów kobieta też czeka, była zarejestrowana, nie dostała pracy, teraz obecnie się stara, bo pracowała w grudziąckich zakładach przemysłu gumowego ponad 30 lat, no teraz załatwia sobie dopiero emeryturę, nie, no bo lata skończyła i przysługuje im emerytura, no oddane wszystkie dokumenty, no zobaczymy, nie, co z tego wyjdzie. Jak obecnie wygląda tam sytuacja na tej lotniczej, bo podobno rozbiórki są prowadzone? W obecnym czasie jest bardzo tragiczna sytuacja. Są już prowadzone rozbiórki przez pana Poradzika, Leszka, firma FHU Ewa, skrętej, rozebrane są podłogi, ściany, wszystko zrujnowane, popękane. Nie, tam byli z Gazety Pomorskiej nawet, tego też porobione kilka zdjęć, no ale to nic pana Różyckiego nie ruszyło. A był pan na rozmowie? Próbował pan rozmawiać z administracją? Zapisywałem się do pana Różyckiego, zostałem odmownie. Dzwoni do mnie pani sekretarka dzień przed tym o godzinie 15, gdzieś koło godziny 15, że nie chce ze mną rozmawiać. Powód? Powodu nie podam, mówi, bo z uwagi na to, że... Nie. Ktoś inny z administracji? Zanim pani, tam, czy pani Padzikowa dyrektor, niby to tam ma być jakaś pani dyrektor i pan prezes, no nie będę rozmawiać tego, dzwoń. Później byłem jeszcze w biurze o pytać się, kiedy tam jakiekolwiek mieszkanie dostanę pod czwórką tam, nie w ADM-ach, to powiedzieli, że czekać, a w końcu teraz byłem jeszcze w zeszłym tygodniu, pytam się jak z mieszkaniem, bo tamtego nie przyjąłem na Narutowicza, to powiedziała mnie ta pani, że wyprowadzą mnie na siłę z komornikiem na ulicę, ja tylko czekają, żeby wiosna się zaczęła. No to tyle mogę powiedzieć. No gdzie na ulicę? Za co? Za to, że człowiek, co sam mieszkanie remontował, wszystko sam, ścieki wywozi, woda leci tygodniami, zgłasza do ADM-u, przyjadą, Polstal przyjedzie, zamknie wodę, zrobią tego, no ale co to daje, że oni dziś zamkną wodę, a na następny dzień leci, no bo jak pozrywają wszystkie rury na złom, no to gdzieś to w kanał musi lecieć, nie? Bo jak nie zakręcą wody. No i w kanał leci, a nam naliczają i my za wszystkich musimy płacić. A jak z pracą? Z pracą jest bardzo ciężko, byłem zarejestrowany. Teraz w ogóle się nie chodzę, nie odhaczam, no bo nie mam po co, no bo... Zawyża pan statystyki. Proszę? Statystyki pan zawyża, bo nie jest pan zarejestrowany. Ze statystyki ani ubezpieczeń nic nie mam teraz, nie? No jestem zdany, można mówić, o, tylko na... dobro i udaną śmierć. No bo inaczej nie można powiedzieć, bo nie dojdzie człowiek do ładu, no nie ma porządnego życia, tak do... Państwo to mieszkanie na Narutowicza proponował, jak tam wygląda? To mieszkanie jest w bardzo fatalnym stanie, niewyremontowane, nic, ciemna kuchnia, no i kręte schody, no tam nikt nie wejdzie na to, na drugie piętro, gdzie ja stary dziad będę wchodził, czy moja kobieta, nie, no gdzie wejdę na drugie piętro, po krętych schodach, jak ledwie te schody wąskie tego, a kobieta, można mówić, ponad 100 kila, żeby bagi, jak tam wejdzie. No nie ma możliwości dobrego wejścia. Ale powiedzieli, że jak nie weźmiemy, nie przyjmę tego mieszkania, to na bruk wyrzucę. No i teraz gadaj z kim. No, na siłę, formalnie na siłę chcą wyrzucić, jak psa z budy. Znaczy przyszli, bo pan mówił coś, że Straż Miejska. No jak tego nie, jak tego to wyprowadzę ze Straży Miejską pana. Jak pan coś dobrze panu prezesowi czy coś odpiskuje, nie, no to zaraz wezmę, to straszę, kurde, tego, no to czy ja nie jestem dzieckiem, żeby mnie straszyli, panie. Nie? Jak państwa sytuacja wygląda? Dostali państwo jakieś, bo tam w tej chwili trwa rozbiórka i te domy mają być rozebrane. Dostali państwo jakieś zamienne mieszkania, jakieś lokale? Nie dostaliśmy nic. Żadnej zamiany, nie zamiany, tylko żadnego pomieszczenia zastępczego, nic. Siedzimy tak, jak siedzimy, czekamy właśnie. Jak sanitarna sytuacja tam wygląda? Jeszcze raz? Bo słyszałem, że szczury, tak? Tak, tego to jest mnóstwo. Także naprawdę jest tragicznie, ja muszę w pokoju trzymać jedzenie, bo po kuchni latają szczury. Po pokoju też, no ale jak człowiek jest w domu, jednak przypilnuje to, żeby tego jedzenia nie dotykało się, tak? No my musimy co chwilę ręce myć, no bo przecież nie wiadomo, co się łapie. Szklankę złapie się, nie wiadomo, czy tam mysz nie była. Człowiek jest po prostu przewrażliwiony, bo tam jest małe dziecko też i nie chcemy, żeby zachorowało. No. W administracji państwo zgłaszali tę sytuację? Zgłaszaliśmy nie raz, nie dwa, nie trzy. Nawet do dzisiaj byliśmy parę... Jakie poczyniono tutaj, co zrobiono? Żadnych kroków nie robią, nic nie robią z tym.
jest tak tragicznie, że mysz w nocy nie idzie spać, bo tak tańczą u góry, bo my mamy pokój jeden u góry i na dole, także na dole latają, u góry latają, w kuchni latają, tak aby w dziwi to ktoś piłką rzucił, no to mógł być wielki szczur. Człowiek się boi naprawdę tam mieszkać. Jak z czynszem wygląda sytuacja? No z czynszem na chwilę obecną nie płacę. No bo nie mam ku temu powodu, bo ja takie warunki, jakie mam, nie będę dawała tyle pieniędzy. To jest za dużo. Jeszcze z tym odszkodowaniem za to, że siedzimy bezumowne, 100 zł, no to jest trochę przegięcie. My pisaliśmy pisma na o przedłużenie mieszkania, umowy. Nie dostaliśmy odpowiedzi do dzisiaj, a my swoje zadanie zrobiliśmy. Daliśmy znać, że żeby przedłużyć, nie dostaliśmy odpowiedzi na to w ogóle. I z tego mamy tytułu teraz 100 zł więcej, że bezumownie siedzimy na mieszkaniu. No. A próbowali Państwo się z administracją skontaktować, dowiedzieć, co dalej? Tak, pytaliśmy się, dzwoniliśmy. Z kim Państwo rozmawiali? Ja rozmawiałam z panią Dominiką, bo kiedy nie odebrano telefon z MPGN-ów, chociaż mało odbierali, to jeden pan powiedział, to jest nie jego rejon, mówi, a pani Dominiki nie ma. Przyłożył kartkę, mówi, że jak przyjdzie, to da nam znać, że zadzwoni do nas i do dzisiaj my nie możemy się dodzwonić, ona nie odzwania. Także grochem o ścianę wyrzucił. Zero odpowiedzi, zero podniesienia tej komórki, bo nawet na komórkę mamy telefon. Każą dzwonić, ale nigdy nie odbierają telefonu. Tak jakby zero zainteresowania. Na pastwę losu jest człowiek puszczony. Chcieli Państwo tam pójść osobiście? Byliśmy. Ja byłam z córką, bo córka ma synka, który chodzi do zerówki. Nie możemy opłacić ubezpieczenia, nie możemy kupić książek, bo nie wiadomo, czy tu będziemy mieszkać, czy tam będziemy gdziekolwiek mieszkać. Nauczycielka pieniędzy nie chce przyjąć, bo mówi, jedna książki 140 zł, ubezpieczenie do tego, a jeżeli my się przeprowadzimy gdzie indziej, to za tym dzieckiem już to nie pójdzie, tylko będzie musiała kupić znowu nowe książki i jeszcze raz ubezpieczyć. A jakaś pomoc z miasta, z MOPR-u? No jest, z MOPR-u pomoc jest, no ale na dzień dzisiejszy to MOPR daje tyle, ile może, także nie da się tego wszystkiego załatwić tak od razu, jakby się chciało, nie? Po prostu. No człowiek by chciał, ale tak nie ma aż z tego. No to ja powiedziałem już raz i tego słowa nie zmienię, że to jak mafia tu w Grudziądzu. Jedna mafia się utworzyła, no bo pójdzie pan tu, nie przyjmą pana. Drudzy wyrzucą pana, no to gdzie do kogo się zwrócić? Jedynie gdzieś do mediów, czy ściągnąć gazetę, czy ściągnąć tam inne, bo ja teraz powiedziałem, nie pomoże tu. Ściągam teraz interwencję, bo już dzwoniłem, zbliżenia dzwoniłem już, co mam potwierdzenie, że w każdej chwili będą mogli przyjechać, nie? Interwencja TVN, uwagi, wszystko jestem w stanie pościągać, bo jak nie, to sam po nich pojadę. Co dotyczy MZUP-u, pracowałem w MZUP-ie jako kierowca. MZUP się rozwiązał, zostałem bez pracy. Chodziłem, szukałem pracy pół roku, zanim znalazłem gdziekolwiek pracę. Złapałem pracę w Delcie. W MZUP-ie pracowali moje synowie, ja pracowałem w MZUP-ie i praca była i nie było można narzekać. A teraz mówię, człowiek jest bez pracy i nie ma nigdzie możliwości żadnej pracy. Wyjdzie na to, że można mówić, o, chodzić będzie człowiek o żebrach albo po kanałach. Bo powiedzieli, że wyprowadzą, resztę ludzi wyprowadzą przez komornika na bruk. Tylko czekają, żeby się skończyła zima i zaczęła wiosna, że przyjdzie 1 kwietnia, to wyrzucą na bruk. To mnie powiedzieli w oczy. Ja myślę, że na to, proszę Państwa, jest jedna odpowiedź. Zanim Was wyprowadzą, to Wy ich wyprowadźcie. Już przy najbliższych wyborach. Taka jest moja recepta i taka jest do tego was namawiam. W każdym bądź razie powiedziałem po moim trupie, a tego nie popuszczę. Nie popuszczę, żeby szczury po stołach latali, po prostu, że strach się położyć do łóżka, bo szczur lata, bo mysz lata. Położyć żywność na szafce, no to szczur jak kot lata. No gdzie to chce, no do czego to doszło? Ludzie, no... I w materiale, który czytamy w gazecie, prezes Różycki, czy nie wiem, czy to chyba tak, że to ludzie sami sobie taki rozgotowali, oni sami szabrują, sami tego, kiedy no widzimy, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ci ludzie próbują jeszcze ocalić to, co tam jest jeszcze do uratowania, po to, żeby ewentualnie no, mieć warunki, gdzie, w których da się przeżyć
zimę, bo jeżeli dalej ta polityka będzie tam prowadzona i będzie to robione w taki sposób, jak jest robione obecnie, to się okaże, że ci ludzie rzeczywiście w zimę nie będą mieli dachu nad głową. Ale to jest fałsz i obłuda u nich w MPGKM-a. Czy idziesz do sekretarza miasta, panie załatwimy to, panie załatwimy go, tylko aby człowieka zbyć. Leciała woda dwa tygodnie, zgłosiłem do ADM-ów, gdzie ta woda leciała, do kanału. Ja za to i drudzy będą płacić za to. Jezioro wody by człowiek musiał zużyć rudnickie, żeby na 7 czy 9 osób, co liczą mnie 6 mam zameldowanych, liczą mnie 9 osób, co mam tutaj na to zaświadczenie. 670 z groszami płacę za mieszkanie. To są śmieci, ścieki, woda. Do ścieków miejskich nas nie podłączyli, zaznaczam, nie podłączyli nas do ścieków. Co sam wywożę szamba, sam, bo mam znajomości przykładowo, czy tu, idę poprosić, zapłacę, można mówić, od gęby sobie odejmę ja sam i dzieciakom, żeby to szambo wywieźć, bo by na ulicę wylało się, inaczej na chodnik by nie przyjechali. Ale nie przyjadą, bo podłączyć się. No to ile ja mam teraz jeszcze wydać? 500-600 zł na te rury, żeby się do miejskiego podłączyć? Bo podłączyli do ogródka, nie? Główne kanały. Ale już do mieszkań to musisz się sam podłączyć. Za co? Ale na to musisz mieć też zgodę, żeby... Bo było, ścieki były w jedną stronę do ulicy, a teraz musisz wszystkie rury pod podłogą przełożyć, żeby w drugą stronę, żeby spad był. A ubikacja, wszystko, jak to sam zrobił człowiek przed tym, tamtą stronę, to teraz całą podłogę by musiał wszystko zrywać, żeby na drugą stronę dać. No gdzie to jest? A niech pan jeszcze powie, ile osób w sumie mieszka u was? U mnie w tej chwili jest zameldowanych 6 osób, a liczą 9 osób. Dlaczego liczą 9, przepraszam? Dlaczego liczą 9? Bo ja przed tym miałem 10 dzieci, ja i konkubina, bo żyję w konkubinacie, można mówić, już ponad 30 lat. Bo tu już nie ma co brać, ani żadnych ślubów, nic, no bo do czego, nie? No, znów pieniądze kosztuje, wydaj teraz na to czy na to, nie? Nie stać mnie na to, wolę żyć na, jak to się mówi, inaczej na kartę rowerową, nie? Jak płacić, można mówić, darmo zjadą. No dobra, ta trójka, czyli to te dzieci już się wyprowadziły, ale istnieją... Reszta się wyprowadziła do Niemiec, bo szukali pracy. Poszukali pracy w Niemczech, jeden drugiego pościągał i tam mieszkają. Już na stałe. Mam teraz obecnie 4 dzieci, ja i konkubina. No dobrze, a tą trójkę to trzeba byłoby wymeldować. Wymeldowałem, co im dałem, odpis, wszystko zgłosiłem. I bałagan, tak? Porobili ksero, wszystko dobrze. Nie? A gdzie to jest? Oni nawet sobie nie odpisali. Taki bałagan, taki burdel ma pan prezes i pani... Wspomnę jeszcze o pani Pacikowej. Pani dyrektor wielka. No. Nie? Idziesz do niej? Nie. Byłem zapisany na 21 na godzinę 9 do pana prezesa. Odmówił mnie godzinę, dzień przed tym, godzinę przed 16. Pani sekretarka do mnie dzwoni, pana nie możemy przyjąć, bo pan prezes nie chce z panem rozmawiać, bo pan manijak. No manijak jest po to, że idzie o swoje walczyć. Ja robiłem im remonty kupę lat, można mówić kupę czasu robiłem i szamba kopałem. I pod piątko tam i robiłem szambo, wszystko. Do dziś nie dostałem grosza za to, że zrobiłem i dali mi mieszkanie, nie, kumoterstwo można mówić, za to tam pany damy mieszkanie czwórkę. Wyremontowałem mieszkanie czwórkę, zamieniłem się ze sąsiadami, drzwi sobie przebiłem, wszystko, żeby mieć jedno wspólne mieszkanie, centralne, wszystko, nie, tego. To za to mieszkanie, wtedy za to szóstkę płacę 131 zł, to nie umiem. Ale powiedzieli, że nielegalnie, ale gdybym siedział nielegalnie, to ja im powiedziałem, to mogli tam jest policją czy coś wyprowadzić, nie? Jak 6 lat żyję nielegalnie w tym mieszkaniu, na dziko. No i mówię, to dawno powinniście mnie wypieprzyć czy coś, ale nic, bo było kumoterstwo, handel mieszkaniami, no to było załatwione, nie? To było dobrze, jak im coś robić.